Pierwszy raz w Kalifornii, dzisiaj mamy 36 stopni. Gdzie tutaj wstawię w rogu przelicznik, ile to jest w Celsjuszach. Naprawdę zimno. Podejrzewam, że koło zera albo na minusie. Także dzisiaj mamy przechlapane. Dzisiaj przyjechaliśmy do tego sklepu Floren Decor, bo jak kupowaliśmy płytki na naszą łazienkę, jak robiliśmy remont, to właśnie w tym sklepie robiliśmy zakupy. Dzisiaj przyjechaliśmy zobaczyć, czy mają te płytki, których nam brakuje. Tak wygląda ten sklep. Idziemy, zobaczymy na półki, czy mają nasze płytki. W którejś tutaj alejce one były. Możecie zobaczyć sobie, jakie ceny są. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like. Tak, sorry za refleksy. I zobaczcie, słuchajcie, różnią się. Jest, są dużo jaśniejsze od tych, które my mamy. I mamy problem. Mamy problem, bo tak jak wspominaliśmy, tamte rury będą musiały zniknąć z tamtego miejsca i zostaną dziury. I myśleliśmy, żeby wymienić płytki tam i za kibelkiem jeszcze jest jedna. I jest problem. Nie możemy dobrać płytek. 3 lata różnicy, inna firma tych płytek jest. Niby te same płytki, ale z tego co pamiętam, na pudełku była inna firma niż ta, co jest teraz. No i niestety, ale płytki różnią się odcieniem. Te są jaśniejsze, bardziej mleczne. Nasze były bardziej kontrastowe, ciemniejsze. I teraz tych płytek nie wstawimy, będzie duża różnica. Tam, no i jest problemo. No, jest problem, co zrobić. Albo skuć wszystkie płytki, a nie chce mi się. Nie ma opcji. Więc zostaną takie dziurki, tam zostanie to obcięte i najwyżej dorobię takie zatyczki ładne, czy to z nierdzewki, czy zamaluję tą nierdzewkę na czarno albo czarnym matem i takie zatyczki dwie będą w podłodze. Nie wiem, co zrobić, muszę to przemyśleć. Ciężki temat. Nie wiem, czy jesteście w stanie zobaczyć tamte góry przed nami. Są pokryte śniegiem. Wczoraj tak dość mocno popadało, całą noc padało i dzisiaj u nas temperatura spadła drastycznie, bo jest godzina 5 po południu i jest tylko 55 stopni. W ciągu dnia było też tak chłodnawo, wiało. I zobaczcie, przed nami piękne góry zaśnieżone. Taka zabawa dzisiaj. Puszeczki. Made in USA. Mało ważne jakie, ale dzisiaj muszę je zamontować tutaj w tych lampkach, co mamy na suficie. Te lampki są LED-owe i tam są takie małe zasilacze. I żeby było bezpiecznie i tak jak powinno być zrobione, będą one zamontowane w takich właśnie metalowych puszkach, uziemione puszeczki do uziemienia, tak jak to powinno być zrobione. Muszę wymienić 26, czy wymienić, zamontować 26 sztuk do oświetlenia, że powoli za to się biorę, zejdzie mi się trochę czasu, ale dzisiaj przy niedzieli można troszeczkę podłubać takie ładne przykrywki. I to będzie już fajnie zrobione i bezpiecznie. Sorry, trochę będzie ciemno, ale niestety światło musi być... Ups! Uważaj na paznokcie. Odłączone. Dla bezpieczeństwa. Uważaj na oczy, żeby ci się nie sypało w oczy.
Gdzie te sprężynki? A tutaj są. Ale będzie brudno. Zobaczcie. Ajajajajajajaj. Ale brudno. Będę miała co sprzątać. Będziesz miała co sprzątać. Kamerę nam zakurzyłeś. Zmuchną. Oczywiście no, te zasilacze widzicie je. O kurczę, oczy mi się nasypało. A, poleciało z wiatrem. Takie zasilacze, 9 W, do zasilania takie lampki, 9-watowe, LEDowe. I to będzie ten zasilacz umieszczony w tym, w puszce. Puszka uziemiona. I to będzie tak w miarę bezpiecznie, w razie W. Także taka robota czeka mnie dzisiaj. No co tu zrobić? No, trzeba to zrobić, ogarnąć i tyle. Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street. Z ciekawostek polecam takie, one są w Polsce, to są niemieckie, Wago. Zobaczcie, są różne podwójne, potrójne i są jeszcze na 5. To jest fajne, możecie kupić takie, że wciskacie i to już zostaje, ciężko to wyrwać, a tu jest taki plus, że to odchylacie i możecie sobie przewód wyciągnąć, poprawić, naprawić bez żadnego problemu. Także polecam takie Wago. Muszę przynieść jakieś kombinerki, bo nie dam rady. Jeszcze 24. No tak, moi drodzy, zobaczcie, tu jest cały sufit u nas w kuchni. Tutaj jest w łazience nie za dużo, bo tylko 3. No i cały salon. Tutaj zabudowa i tam
trzy światełka i wszędzie trzeba pomontować te puszeczki.